Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym zwiadowcy free to play. Jakiś czas już nie pojawiały się z niego odcinki, a naprawdę, jak pewnie widzicie po tytule, po miniaturce, dużo rzeczy na tym zwiadowcy się podziało. Między innymi to, że mamy już odblokowane podziemia. W końcu nam się udało te podziemia odblokować. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. Tutaj po datach, na questach sobie wszystko na spokojnie ogarniemy za chwilkę. W każdym razie, no już mamy te podziemia odblokowane. Piąty poziom, traktor też na piątym, trenera teraz buduje na czwóreczkę. Tutaj można powiedzieć, że takim schematem tam z Discorda tawernowego się posługuję, plus minus oczywiście, żeby właśnie to podziemie rozwijać, oczywiście no jako free to play, więc też nie kupowałem tutaj żadnych pakietów, nie miałem tych dusz, które się dostaje tam z trzeciego bodajże pakietu, więc no tutaj muszę wszystko powolutku, jak zresztą każdy free to play rozwijać, no ale wydaje mi się, że jakoś to tam idzie do przodu. Dobra, może zaczniemy od początku i na wstępie tak, bardzo prosiłbym was o zostawienie kciuka w górę. Macie teraz na to chwilkę, będzie teraz chwilowy taki blok reklamowy standardowo jak na początku każdego filmu, także teraz możecie tego kciuka w górę zostawić. Oprócz tego zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzisiaj o 18:00 będzie live'ik na Twitchu, na którego zapraszam, link macie w przypiętym komentarzu i opisie. I macie też link do Discorda w przypiętym komentarzu i opisie, na którego również serdecznie zapraszam, bo tam tak naprawdę najszybciej wszelkie informacje, czy o streamach, czy o czymkolwiek związanym powiedzmy z kanałem i tak dalej, z kontentem, tam raczej najszybciej te informacje się pojawiają, więc zapraszam serdecznie. Dobra, lecimy dalej, może sobie zaczniemy od początku tak naprawdę, ogarniemy co tutaj musimy zrobić z takich daily czynności, później sobie przejrzymy walki, no generalnie wiadomo, wiecie jak to wygląda. Zacząłem już tutaj do kibelka wrzucać, a błąd zewnętrzny, co ciekawe, czy mi się tutaj wrzuci, czy coś się zepsuło. Chyba teraz powinno być git, okej, okay. O dobra, teraz się wrzuci. Zacząłem już tutaj wrzucać gemiki, dlatego mam ich tyle odłożonych. Tu w ogóle jakiś na zręczność, to sobie może tam leżeć. Zacząłem wrzucać gemy, dlaczego? Dlatego, że tak jak mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, odłożyłem sobie troszkę epików. Co prawda trochę ich tu mam, mógłbym jeszcze w teorii wrzucać właśnie zamiast gemów te epiki, ale wolę je sobie odłożyć, zwłaszcza, że mamy teraz te pachołki, więc mamy troszeczkę miejsca, powiedzmy, takiego dodatkowego na ten event sterylnych sedesów. Dlatego, że no wiadomo, wtedy za epik się dostaje 100 zamiast 50, także wydaje mi się, że lepiej po prostu te epiki trzymać i wtedy wrzucać. I tak prędzej czy później będę musiał wrzucać gemy, więc lepiej, no wiadomo, będzie mi się to bardziej opłacać, bo wtedy w 3 dni tak naprawdę sobie zrobię 300 aury, a tak to w 3 dni zrobiłbym tylko 150, w sensie nie aury, tylko many. Także tak to wygląda. I teraz tak, może sobie zrobimy jeszcze misję dnia. Dzisiaj mam zwiększyć inteligencję 3 razy. Od razu mogę wam pokazać, jak tutaj moje boczki, nie boczki, tylko główne statystyki wyglądają. 1250 jeżeli chodzi o zręczność i 1200 jeżeli chodzi o HP. Więc no całkiem nieźle, powiedzmy. Póki co tutaj mam boki po 520, szczęście mam na 820. No ale tak to po prostu wygląda. Tu w ogóle mam jakiś kamyk duży na HP, ale myślę, że na razie nie ma co totalnie tego zmieniać. Dobra, tutaj jeżeli chodzi o... Darmowy rzucik mamy za 20 sekund. Pisaliście mi bodajże pod poprzednim odcinkiem, że nie ma co czekać z tymi rzutami co godzinę. Lepiej to robić za klepsydry nawet na free to play. Tylko po prostu, żeby wybierać często klepsydry u tego hazardzisty i powinno to się zwracać. I myślę, że tak. Myślę, że to jest faktycznie dobry pomysł. No jak ja tutaj mam czas, to oczywiście sobie wchodzę co godzinkę i ogarniam. Natomiast jeżeli tego czasu nie mam, no to po prostu wejdę tam wieczorem i szybko za klepsydry przeklikam. Różnie z tym bywa. Dobra, runki. Runki was mogą ciekawić, więc tak, wygląda to w tym momencie w następujący sposób. 270 rund, do ofiary mamy 80. Szczerze mówiąc, słabiutko to wygląda, w sensie jest tutaj na przykład Coven bodajże, dokładnie, który ma już runy, który oczywiście też gra free to play i tak dalej, i już ma ponad 1000 run, już tu jak widzicie ma jakieś tam EQ nawet na awkę, więc no u mnie jeżeli chodzi o te runy słabo to wygląda, nie mam pojęcia czemu, wydaje mi się, że dlatego, że często mi się zdarzało zostawić siedzisko na pierwszym poziomie i spać, bo po prostu zapomniałem rozwinąć i tego czasu no naprawdę sporo straciłem, no ale w tym momencie wygląda to tak. Jeszcze tutaj sobie poczekamy z tą ofiarą. Myślę, że nawet więcej mogę tutaj tych runów zbierać i dopiero ofiarę zrobić. No ale okej, tak to wygląda z runami. Jeżeli chodzi o rękę, to możemy sobie tego berserka zaatakować dokładnie. W zbrojowni chyba nic ciekawego nie mamy. Tu widzę, że mam hełmik już dość stary, a tu się pojawił jakiś na HP. W sumie jakby go wziąć i by wrzucić w niego
Gaming na zręczność by było chyba ok. Tutaj o, rękawice przede wszystkim muszę wymienić. Dobra, to rękawice musimy wziąć w takim razie. Tutaj w sumie nic ciekawego. Ok, to te rękawice biorę z marszu, dlatego że też zobaczcie, to są rękawice, które dostaliśmy z tego pierwszego eventu, gdzie leciały za awkę epiki, czyli to było, nie wiem, no jakoś początek serwera. Zresztą sami widzicie, 58 buciki mamy w miarę świeże i buciki nam dają powiedzmy 200, czyli no 150 stad jesteśmy do tyłu. I miałem rzucić tutaj kamyczek na zręczność. I okej, okay, wydaje mi się, że git. Natomiast jeżeli chodzi o te rękawiczki, to możemy je zostawić wstępnie. Dobra, gabinet magii, chyba nic tutaj ciekawego nie mamy, dokładnie. Mamy jakieś potki, ale nie będziemy ich kupać. Jeżeli chodzi o moje potki, w tym momencie wygląda to tak, że skończyła mi się potka na tutaj na zręczność duża, więc kupiłem sobie małą. Dzisiaj z kalendarza, w ogóle to wam mogę od razu pokazać, poleciała nam potka na HP z 19 dnia. Jutro w ogóle będzie level up, więc też spoko. Tak jak mówię, poleciała nam potka, jeszcze dzisiaj nam poleciała ze sklepu potka właśnie na HP, dlatego też mam ją właśnie na 5 dni. Mamy tą nieśmiertelkę, która bodajże z kalendarza dokładnie 17 dnia nam poleciała. No i dzisiaj jeszcze była mała potka na zręczność tutaj też w gabinecie magii, też ją kupiłem, no bo wiadomo, lepsze to niż nic. I okej, okay, i lecimy dalej. Pupilki was mogą ciekawić. Dzisiaj sobie rano pokonaliśmy tutaj siedmiornicę. Bardzo chciałem tą siedmiornicę do czwartku ubić, żeby ją właśnie złapać i już ją zacząć karmić. Jak widzicie, tutaj tych jedzonek już mam sporo. Kroksik 45, trener był bodajże trzeci, dokładnie, bo mi się dopiero teraz buduje czwarty. No i udało się tą siedmiornicę pokonać, więc teraz idziemy w nią. Poczekajcie. O, tutaj w ogóle pierwsza, o, dokładnie. Dzisiaj o 8.44, możemy tą walkę od razu zobaczyć, specjalnie dla was ją zapisałem. No tak naprawdę pierwsze przejście w pupilach na tym free to play. Oprócz Kogieniuta też wydawało mi się, że zapisałem, a go nie było na odcinku, pamiętacie to zresztą pewnie, kto oglądał, no ale tak to właśnie wygląda, że tutaj, no, ta siedmiornica nam padła. Męczyłem się z nią trochę, tam bodajże od soboty, czy jakoś tak, czy może od niedzieli, no ale grunt, że do tego czwartku się udało ją ubić. Teraz sobie tutaj ubijemy, ponikiem sobie ubiłem, bo miałem trochę tutaj do tyłu te środowiska. Wydaje mi się, że tutaj tego już też mogę ubić. Dzyńką może już będę mógł nawet ubić. Kogutem, no to jeszcze tego koguta musimy dokarmić. On ma dopiero 20 level, więc słabiutko. No i woda wygląda tak. Wszystko wydaje mi się, że jest jasne. Dobra, jeżeli chodzi o lochy, w tym momencie wyglądają tak. Możemy sobie machnąć nawet, możemy sobie machnąć to tornadko. Wiedźmy jeszcze wam pokażę. No cały czas jest ten jeden czar i 51% w tym momencie niecałe kolejnego czaru. No tutaj nie ma za bardzo co pokazywać. Pupilki, aha, to my mamy w ogóle walkę do zrobienia. Którym my chcemy tą wodę u tego kolegi zaatakować? No zaatakowałbym ogniem, ale kurde, tutaj ten kogut jest jeszcze wcale nie taki dobry, chociaż już jest lepszy od czompa, no ale to jest czomp na 30 poziomie, także słabo. Może tym światem, chociaż to będzie wojownik, kurde. Dobra, spróbujemy wodą. Jak się nie uda, to trudno. Zobaczymy, o, cross 42, to dobra, to git, to udało nam się. A w co kolega idzie w ogóle? Jeszcze w nic nie idzie, dobra. To nieważne, no dzisiaj mamy wodę, więc też tych jedzą jeszcze troszkę nam tam, powiedzmy, że skapnie. Dobra, jeżeli chodzi o lochy, tak to wygląda. Zamknęliśmy twierdzę posępnego czerepu. Zaraz wam te wszystkie walki pokażę. Mamy wieżę na jedynce. Tornado, pisaliście, pytałem wczoraj na streamie, w ogóle pisaliście mi, żeby tornada na około 200 poziomie zacząć je bić. Ewentualnie jak nie będę miał potek, żeby normalne lochy próbować co godzinkę, to wtedy to tornado sobie machnąć. No ja też na razie zostawiam, wydaje mi się, że nie ma sensu. Prędzej czy później będziemy mieli jakieś bloki w lochach, no to wtedy sobie to tornadko będziemy bić. Szczerze mówiąc, jakoś mi się tu z levelem nie śpieszy, w sensie na pewno też było dużo moich misklików, jeżeli chodzi o misplay, bardziej jeżeli chodzi o tą postać free to play. Natomiast no, tak jakoś prędzej czy później ten level się wbije, nie? Jakoś nie mam takiego, żeby rushować, żeby tam nie wiadomo jak cisnąć, więc biję sobie tu co godzinkę, prędzej czy później coś tam pokonam, levelik wleci i tak dalej, więc no, po prostu nie mam jakiegoś tam parcia. Jak widzicie, niestety portal cały czas pierwszy, no ale już tutaj coraz więcej mu zbijamy. W tym momencie już 48% mu zostało, jutro będzie 58%, no prędzej czy później go pokonamy. Strasznie jestem do tyłu, tak jak mówię, nie wiem czy to przez pecha, że na przykład, nie wiem, bardzo rzadko miałem jakąś broń do wymiany czy coś, no ale nie wygląda to wcale jakoś dobrze, ale i tak na końcu gildii nie jesteśmy, jesteśmy przedostatni.
O, tutaj w ogóle Painkiller jeszcze wczoraj był jakoś blisko nas, a teraz odleciał na jakieś, no na, nie na jakieś, tylko na 12 leveli. To musiał tu chyba coś poklikać za grzybki. No ale no, wczoraj jeszcze był chyba tam taki sam mieliśmy level, albo on tam miał jeden do przodu, a tu widzę, że odleciał. No ale generalnie tak to wygląda. Dobra, lożki mamy tak jak mówię, tutaj tego ociemniałego nożownika, czyli to jest zwiadowca, ale do lożków zaraz przejdę. Podziemie, tu już pokazywałem, wygląda w następujący sposób. Od razu wam mogę pokazać, kiedy to podziemie dostaliśmy. I to było tutaj, o dokładnie, wulkaniczny olbrzym, to był 9 kwietnia. Było to w taki sposób, że 9 kwietnia inaczej, że miałem do wykopania kryształ, bodajże było to jakoś za 10 pierwsza w nocy, tutaj z 8 na 9 kwietnia i właśnie mówię, poczekam na ten kryształ, zobaczę, bo już wtedy miałem wszystkie warunki spełnione, żeby mi poleciało to serce, więc mówię, no szkoda tracić czas do rana, rano mi się ewentualnie znowu jakiś kryształ wykopie, także poczekałem do tam chyba za 10 pierwsza, no i wtedy właśnie to było to serce, no wiadomo, że to była noc, więc ja tam coś na szybko pobudowałem w tym podziemiu i poszedłem spać, no i później na drugi dzień, czyli tego 9 sobie zrobiliśmy misję i oczywiście koło 2.0 wylatuje od razu z pierwszej misji po odblokowaniu podziemia i tak było też w tym przypadku, koło Fortuny 2.0, jak widzicie, specjalnie to dla was zapisałem. No i teraz jeżeli chodzi o podziemie, to przypominam, że musicie mieć ukończone pierwsze 9 lochów i musicie mieć kopalnię na poziomie 10 i wtedy serce wam może polecieć. Bodajże jest na to 33% szans, ale to akurat nie bierzcie z przymrużeniem oka, bo nie jestem pewien, czy tak faktycznie jest. Dobra, czyli tu sobie możemy jakieś ataki porobić, no twierdza cały czas nam się buduje ta 13, za 3 dni tutaj praktycznie równe będzie ona zbudowana, więc to git. Okej, tutaj sobie możemy jeszcze te ataki porobić, tutaj cyk, dobra, no i dobra. Powtarzam w ogóle dziwnie. Tutaj jakieś możemy sobie, tylko ja nie mam teraz listy, dobra, to później tych bohaterów tutaj zwabię w tym momencie, chociaż wiecie co, możemy w sumie na odcinku odpalić na szybko, bo tutaj mamy na Discordzie gildyjnym listę z takimi levelami, okej, i tu jest taki kolega, tylko że on, dobra, w sumie możemy go zrobić, a jutro sobie poszukamy kogoś innego. Kurde, zły nick sprawdziłem, jak to wygląda. Aha, Jenej, dobra, a ja napisałem Nejej, Jenej, dobrze? Okej, dobrze, to jest Paladyn, ale chyba powinniśmy go bez problemu tutaj, no dokładnie, on nam tak średnio pół HP zabiera, no i okej, no i dzisiaj już mamy max dusz za poziom 21, jeden atak w sumie zmarnowałem, no ale mniejsza z tym, no i dobra, no teraz zbieramy duszę tak naprawdę, żeby to serce sobie podbić na wyższy poziom, tutaj wiadomo, że mogę jakieś tam inne budynki, ale tak jak mówię, lecę z tego schematu z tawerny, no i lepiej zamiast marnować duszę na jakieś tam poboczne budynki, no to lepiej cały czas na to serce odkładać. Gildyjka wygląda tak, 190 10% w tym momencie, portalu 10%, możemy sobie zaatakować, chociaż my tutaj temu portalowi za wiele nie robimy, także no trudno, tutaj mamy już też do ubicia hydrę, więc też możemy machnąć, no ja mam poziom pupila 30, no w tym momencie ciężko mi będzie odkładać grzyby na ten poziom pupila. Dlatego, że tutaj jeżeli chodzi właśnie o tą postać, no to teraz będziemy musieli sobie tutaj na ulepszenia do areny, na te kible, przyspieszenie i ozłocenie odkładać grzyby, więc no tutaj ten pupil troszeczkę pójdzie na boczny tor, no ale postaram się prędzej czy później go oczywiście w miarę możliwości ulepszyć na odpowiedni poziom. No i dobra, i chyba tyle, zaraz wam te walki popokazuję. Coś wam jeszcze tutaj chyba, aha, był teraz event twierdzy, jak wiecie pewnie, to my sobie dokładnie w piątek kupiliśmy smokogryfa za 25 grzybów, no bo nam się kończył. No i jeszcze, jeżeli chodzi o tego smokogryfa, no to później wydaliśmy, tak jak mówię, 25 grzybów i później jeszcze przez 3 dni, piątek, sobota, niedziela, robiliśmy po 3 paski, no bo był weekend expa. No i szczerze mówiąc, w niedzielę, gdyby mi nie poleciały z koła 2 razy grzyby, czyli 6 grzybów, to nie zrobiłbym 3 pasków ten weekend expa, także na szczęście nam się przyfarciło. Czym to jest spowodowane? Tym, że bodajże w poniedziałek, w piątek i sobotę chyba nawet jedne grzyby mi z koła nie poleciały na 20 kręceń, także no troszeczkę jest to przykre. Ale no, najszczęście się udało. Wczoraj miałem w ogóle bardzo dobry dzień. Jak widzicie, mamy 18 grzybów. Wczoraj z samego koła mi poleciało 15 tych grzybów, więc nam się przyfarciło. No i dzięki temu troszeczkę się odkuliśmy. Dobra, czyli co? Chyba lecimy na pocztę. Mamy już 13 minut odcinka. Lecimy na pocztę i chyba wam popokazuję te walki tutaj na spokojnie. To możemy już w sumie odznaczyć z tego co widzę. Dobra, czekajcie, inaczej. To możemy odznaczyć, środowisko możemy odznaczyć.
No i lecimy. Wojownik Posępnego Czerepu to jest pierwsza postać. Mam nadzieję, że tego nie oglądaliśmy. Wydaje mi się, że nie. To jest pierwszy loch. 8 kwietnia to on został pokonany. W ogóle ta twierdza na początku nam szła jakoś sprawnie, z tego co tam zresztą widzicie. 8 kwietnia tam chyba mamy z 4 walki zapisane albo z 3. W sumie to wiecie co, ja tutaj będę tak więcej będę pomijał, bo chyba nie jest to takie super ciekawe. Możecie mi swoją drogą napisać, czy to jest jakoś ciekawe, żeby wam te walki pokazywać, czy w całości, czy może jednak skip. Tutaj mamy nocnego trolla, czyli kolejny też padł jakoś tam w miarę szybko. No wiadomo, walki z wojownikami i ze zwiadowcami, no to tutaj uniki z naszej strony. Pantera, zobaczcie, no tu nam padły 4 lochy w ciągu jednego dnia, więc jest to naprawdę fajny wynik. Standardowo możecie sobie patrzeć na statystyki, jak to wygląda, jeżeli tutaj chodzi o nasz rozwój postaci. No Pantera to jest zwiadowca, pamiętam, że z nią chyba się troszeczkę męczyliśmy. Nie padło od razu, tylko tam po kilku próbach, no ale i tak wyszło git. Panterę możemy obejrzeć, bo to jest zwiadowca, więc ta walka, tak jak mówię, wcale nie powinna być taka długa. Także ją sobie obejrzymy. Z jakimiś magami też możemy oglądać, ale wojowników powiedzmy, że będę skipował. Dobra, tu jeszcze jakiś krytyk, tu jakiś unik z naszej strony, jeszcze 2 hitki. No i udało się ją z tego co widzę pokonać. Chociaż ona tu jeszcze jakieś uniki, jeszcze jej nie zabiliśmy, co ciekawe, bardzo słaby hit. No ale okej, poleciał nam jakiś łuk, inteligencja 5-8-6. Oczywiście go nie używaliśmy. Ludojad to jest kolejny. Kolejny przeciwnik, też zwiadowca, ale dobra, niech będzie, że skipniemy. 21,5 miliona expa. Jak widzicie, w ogóle na mnie lecą żadne epiki w tym dniu, także mieliśmy pecha. No i dobra, 9 kwietnia zabiliśmy bagiennego Dragora. Męczyliśmy się z nim dość długo. Jak widzicie, w ogóle bagienny Dragor to jest w ogóle, w sensie inaczej, nie męczyliśmy się z nim długo, no bo on padł na kolejny dzień. Tak tutaj ta walka wyglądała, no to jest walka z magiem, więc sami wiecie o co chodzi. Natomiast tutaj, wojownik Posępnego Czerepu, to był przeciwnik, który był właśnie po tym bagiennym Dragorze. No i zobaczcie, od 9 przez 2 dni, czyli przez cały 9 i przez cały 10 kwietnia nie pokonaliśmy żadnego lochu i tego wojownika dopiero jakoś na wieczór 11 kwietnia. To jest jedyna walka z tego dnia, którą wygraliśmy. No bo bardzo, bardzo długo się z nim męczyliśmy, totalnie nam nie siadał, nie mam pojęcia czemu. W każdym razie no strasznie, strasznie słabo to wyglądało, no ale grunt, że się w końcu udało pokonać. Pasek nam wyleciał fajny, no ale niestety bez dziury. 83 tysiące w ogóle HP nam tylko zostało i lecimy dalej. Smok ciemności to jest tak samo wojownik, on już padł co ciekawe szybciej, mimo że jest w teorii silniejszy. No i właśnie, ze smoka ciemności nam poleciały takie piękne buciki. Coś cudownego, 197, mogę wam teraz tutaj dla porównania, bo specjalnie zostawiłem na odcinek. Wcześniej miałem te buty, czyli to jest tak samo jak te rękawice, które dzisiaj sobie wymieniliśmy. To jest tak samo właśnie mniej więcej z tego okresu, gdzie tam leciały te epiki, zawki. No i zobaczcie, te buty nam dawały plus 253 pancerza na plus, plus 250 na plus, no tak, i 125 statystyk na plus i jeszcze mają slota, więc no idealne te buciki, od razu sobie je założyliśmy, byłem bardzo, bardzo zadowolony. No rzadko się zdarza, żeby z lochów takie fajne tutaj leciały nam właśnie itemki epickie, przydatne. Tu w ogóle ktoś napisał, pozdrawiam YouTube, Avante pozdrawiam również przy okazji. No i dobra, później mamy Smoka Ciemności, Rycerz Posępnego Czerepu. To jest już w ogóle boss, jeżeli chodzi o Twierdzę Posępnego Czerepu. Też nam padł tego samego dnia, bardzo fajny pierścionek, no ale niestety bez slota. No i co ciekawe, to było w ogóle na live 12 kwietnia. 12 kwietnia to był wczoraj, nawet nie wiem, czekajcie. Tak, wczoraj był 12 kwietnia, dokładnie. To było na live, gdzie odblokowaliśmy cyrk i pierwsza w ogóle próba w cyrku grozy. Tu w ogóle możemy sobie obejrzeć w całości tą walkę. Pierwsza próba od razu po odblokowaniu, darmowa oczywiście. No i klaun został pokonany, tak jak mówię. No ciekawe, bo teraz na przykład mamy zwiadowcę i z nim się już jakiś czas męczę i niestety go nie możemy machnąć, a tutaj tego klauna od razu z bomby. Jeszcze nam chyba z tego co pamiętam zostało bardzo, bardzo dużo HP. No ale to zaraz obejrzymy tą walkę, mówię, do końca i zobaczymy jak to wyglądało. No i tutaj ten klaun dał nam ponad 2 levele, więc no to też fajna sytuacja, no bo ten cyrk teraz no, nam będzie dawał dużo, tylko no muszę tego nieszczęsnego zwiadowcę sobie tutaj pokonać, bo myślałem, że on padnie co prawda szybciej, a tutaj już się z nim, tak jak mówię, męczymy jakiś czas, no i niestety są problemy. Mamy też broń już starą, tą bronią się jarałem tam jakoś niedawno, a teraz już ona jest stara. W tym momencie wam nie pokażę, bo nie mam niestety zbrojowni żadnej broni, ale podejrzewam, że już 30-40 średnich na plus możemy mieć. Dobra, jeżeli chodzi o osiągnięcia, aha, klaserek, coś tam tego klaserka podbijam i raczej się jakoś bardzo nad nim nie skupiam, w tym momencie 76,5%, jakieś tam powiedzmy takie rzeczy
pokroju, no takie z kibla, nie? Tylko takich mi brakuje, takie z kibla, troszeczkę tam ich sobie dodaję, troszeczkę znajduję i po prostu atakuję, ale już nie jest to jakiś tam stuprocentowy fokus, bo no wydaje mi się, że nie ma sensu, w ogóle nie wiem czy słyszycie, zaczęli coś wiercić, mam nadzieję, że tego nie słychać na mikrofonie, dobra. Jeżeli chodzi o nasze tutaj osiągnięcia, co nam doszło ciekawego? W tym momencie chyba nic, wydaje mi się. Pieść kowala nam doszła, zgromadź 10 tysięcy kryształów. W tym momencie tak to wygląda, 75 tysięcy metalu, 13 tysięcy kryształów, bo to też wam nie pokazałem. No i okej, tutaj mamy wszystko już mieliśmy zrobione. Chyba jeszcze jedna rzecz mi doszła, tylko że nie jestem pewien. Tutaj chyba na końcu, dokładnie, odkryj nowe koło fortuny, czyli jeszcze tutaj jedno osiągnięcie. Dobra, to by było na tyle, wszystko wam tak naprawdę przedstawiłem, co się działo przez ostatnie dni na tej postaci free to play. Zaraz dobijemy 163 poziom. Tu jeszcze mogę, czekajcie, jak sobie weźmiemy, schowamy, mam nadzieję, że tutaj nikt nic złego powiedzmy nie napisze przez ten czas, żeby tutaj nikt nie wyrwał głupio bana. Zrobimy sobie cyk. No i teraz tak, mushrooms fight jest oczywiście 0, a mushrooms free, mushrooms, ale no tak się pisze, mushrooms free bodajże 334, to są oczywiście grzybki tam głównie z koła, nie oszukujmy się, ale tam jeszcze ewentualnie z misji i z takich innych pierdów, więc no tak to po prostu wygląda, żeby tutaj nie było. Dobra, to by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, pamiętajcie, że dzisiaj o 18 jest live'ik na Twitchu, więc wbijajcie, link macie w przypiętym komentarzu i opisie, Discord dla widzów również zapraszam, link również w przypiętym komentarzu i opisie. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję wam za oglądanie, za uwagę. Trzymajcie się i cześć!